całego Ocieszka, wszystkich tu mieszkańców, zarówno ze szkoły specjalnej, która uczęszcza też dzieci chodzą niepełnosprawne. Teraz są zadowoleni rodzice, przychodzą do nas, dziękują nam, że wspólnie to zrobili. Jeszcze raz dziękujemy bardzo, że burmistrz dotrzymał słowa i życzymy dużo, dużo zdrowia. Mieszkańcy ulicy Harcerskiej długo musieli czekać na tę ulicę, żeby została przebudowana. No około 10 lat zaczęło się takie całkowite niszczenie ulicy, no poprzez budowy stadionu, basenu, dużo prywatnych budowało się w tym czasie, powstało sporo tych domów, no i została zdewastowana, zniszczona. Za poprzedniej władzy nie udało się tego poprawić, jakieś takie chwilowe naprawy, no nic nie dawały, tonęliśmy w błocie, interweniowaliśmy u nowego burmistrza rok temu. Byliśmy z panią Grzybowską, rozmawiałyśmy również z panią radną, która tutaj nas reprezentuje, panią radną gminną. No i pan burmistrz planował, w planach było, był rok 2017. W bieżącym roku dowiedzieliśmy się o terminie do końca 2016 roku. Z panią radną, żeśmy tutaj współdziałały i dziękujemy bardzo, że stało się zadość, że do końca roku ta droga została zrobiona. Cieszymy się bardzo i dziękujemy. Jak pani walczyła o tę drogę? Jak walczyłam? To była moja pierwsza interpelacja, jaką złożyłam do burmistrza. Ja bardzo się cieszę, że udało mi się i tak szybko tutaj burmistrz zareagował. I ta ulica jest. Cieszę się, że mogłam sprostać oczekiwaniom mieszkańcom tej ulicy i tego okręgu. Zintensyfikujemy działania dotyczące inwestycji drogowych, czyli drogi, chodniki w roku 2017-2018, także będziemy się na pewno częściej spotykać przy takich okazjach, przy otwarciu dróg, chodników. Ile dróg i kilometrów państwo chcecie wybudować w przyszłym roku, ile ewentualnie w tym roku? To tak trudno jest do końca powiedzieć, bo zależy to od wyniku przetargów. Mogę powiedzieć tak, że mam zabezpieczone kilka milionów złotych na przyszły rok na drogi. A ile w następnym roku, zależy wszystko od tego, ile będziemy mieć dochodów w gminie. Pamięta pan burmistrz, które ulice zostaną objęte remontem w przyszłym roku? Tak, pamiętam dokładnie, to znaczy ulic mamy wypisanych do remontów około 50. Nie chcę teraz podawać tych kilku ulic, które będziemy robić za chwilkę, bo za chwilkę będzie też odzew taki, a dlaczego nie ta ulica, dlaczego nie ta ulica. Po prostu zaczynamy od najgorszych ulic, tak jak na przykład na Popławach, już taka historyczna, Żabia Wąska, Ustronna. Tam zaczęliśmy już w tej chwili od kanalizacji deszczowej. Kolejne ulice to za chwilkę się okaże, które są w najgorszym stanie, o tych będziemy zaczynać.